poniedziałek, 18 lutego, w Urzędzie Miejskim w Kozienicach burmistrz Piotr Kozłowski spotkał się z przedstawicielką wolontariuszy wspierających kozienickie przytulisko dla bezdomnych zwierząt Dorotą Płachtą. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim Sylwia Wąsik. Spotkanie dotyczyło poprawy losu bezdomnych zwierząt na terenie gminy, w tym tych przebywających w przytulisku. Kiedy objąłem urząd burmistrza, grupa wolontariuszy z terenu gminy zwróciła się do mnie z pewnymi inicjatywami i bardzo to cenię i cieszę się, bo potrzebny jest taki głos z zewnątrz, bo my jako urzędnicy owszem staramy się zabezpieczyć to, co wymaga od nas ustawa, ale też jest potrzebny taki element ludzki, który pomaga tym zwierzętom, bo wiadomo, że przebywanie w przytulisku wiąże się też z pewnym stresem, niedogodnościami również dla zwierząt i chcemy w miarę możliwości poprawić ten los. Podczas spotkania omówiono szereg spraw związanych z poprawą jakości życia bezdomnych zwierząt, zarówno psów, jak i kotów. Jedną z poruszonych kwestii była m.in. rozbudowa działającego przy kozienickiej gospodarce komunalnej przytuliska, czyli miejsca tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt. Zrobić wybiegi dla zwierząt, wprowadzić dni takie otwarte, gdzie osoby, które są chętne adoptować psa z naszego przytuliska, mogły przyjść w godzinach popołudniowych, obejrzeć, czegoś się dowiedzieć o tym wybranym zwierzaku. Grupa wolontariuszy reprezentowana przez panią Dorotę bardzo angażuje się m.in. w szukanie nowych domów dla porzuconych czworonogów. Staramy się w miarę możliwości chodzić do przytuliska, poznawać te psy, ogłaszać. Prowadzimy stronę na Facebooku, koleżanka taką stronę prowadzi. Szukamy domów, przede wszystkim doradzamy osobom chętnym, czym powinny się kierować, wybierając psa. Ja też mam pieska takiego, który był bezdomny, wyrzucony, przygarnięty jest i wiem, że taki nowy dom, bo my dążymy do tego, aby te zwierzęta znajdowały nowe domy. Tak? I tu też dziękuję bardzo wolontariuszom za to, że wspierają ten program adopcji i starają się również znajdować te nowe domy, bo to najlepsze rozwiązanie i dla zwierząt, i dla nas jako gminy. Natomiast te wszystkie inicjatywy, które wystosowali do nas wolontariusze, polepszenie pewnych warunków, zorganizowanie spacerniaka, możliwość dostępu do tych zwierząt, są jak najbardziej cenne i do realizacji. Myślę, że w tym roku w ramach niewielkich kosztów, a bardziej zaangażowania i pracy, uda nam się to zrealizować. Dziękuję bardzo serdecznie panu burmistrzowi za taki odzew, za zainteresowanie sprawami bezdomności zwierząt i chęć pomocy nam w tym działaniu.